Witam wszystkich serdecznie, tutaj STT StarCraft. Jak zawsze nie złożyłem tego panelu po prawej i wiecie ile gra będzie trwała, ale może tego nie zauważyliście. I zapraszam Was na bardzo specjalny mecz, w którym zagrają chińskie, koreańskie znaczki i numerek 267 oraz zagra nie kto inny jak... Kwot, czyli ja. Ja będę tym protosem w lewym dolnym rogu. Dokładnie tak. I to jest mecz na poziomie Masters. Kwota jest w tej chwili, spojrzałem na jego profil, jestem pod wrażeniem, jest w top 8 w becie Heart of the Swarm w lidze Masters, co w praktyce oznacza, że jest naprawdę dobry, no i będzie okazja może wreszcie się czegoś nauczyć. Chociaż podobno ten mecz nie jest najlepszym przykładem standardowej zagrywki. No, nie jest najlepszym przykładem grania standardu, ponieważ tutaj, jako że beta jest jeszcze w... Te rankingi nie są dobrze ustawione, to można jeszcze się pobawić i zagrać jakieś ciekawe taktyki. I bardzo słusznie. Zresztą widzę, że na dobry początek ciekawą taktyką jest postawienie pylona w własnym mainie. Nie zdecydowałeś się na ekspansję na dobry początek, żadnego Forge First? No bo generalnie patrzcie, Protoss dostał takie możliwości, że można spokojnie grać gateway expand i że tak powiem działa to bardzo, bardzo według mnie. Znaczy ja jak najbardziej się zgadzam, nie wiem czy ty kojarzysz, ale w swoich meczach, które pokazywałem też na kanale właśnie staram się możliwie wcześniej próbować Zerga nękać jakąś agresją i no, nawet w moim wykonaniu okazywało się to skuteczne. No, tak? Trochę ci tu przerwałem, ale właśnie wydaje mi się, że teraz Protossi muszą trochę przejść do takiej agresji, do grania na Zerga agresji, bo Zergowie się po prostu przyzwyczaili do grania tych trzech baz, dochodzenia do takiej super ekonomii i potem tak naprawdę bardzo ciężko jest Protossowi grać, bo jest od razu w plecy ekonomicznie. Zgadzam się z Tobą w całej po prostu swojej okazałości. Szczególnie, że teraz jest, być może go nie wykorzystasz, być może wykorzystasz akurat w tym przypadku, ale Mothership Core z możliwością Recall, który daje nam możliwość de facto zrobienia błędu tak naprawdę. To jest możliwość, której wcześniej nie mieliśmy. Możemy wyjść armią i w pewnym momencie po prostu zdecydować się, że okej, z tego ataku nic nie wyjdzie i większą część przynajmniej swojej armii uratować. Zgadzasz się z tym? Zgadzam się z tym. Ten Mothership Core w ogóle strasznie pomógł Protossom i teraz, bo nie wiem czy grałeś w Wings of Liberty tak na dosyć wysokim poziomie, to tam po prostu każdy atak Protossa na Zerga to był all-in tak naprawdę. Zgadza się. Czy z trzech baz. A teraz nawet jeśli widzimy, że jesteśmy w złej sytuacji, po prostu się rekalujemy i jesteśmy dosyć bezpieczni. Zgadza się, dokładnie tak. Na chwilkę zajmę się czymś innym i zmienię troszkę dźwięk, bo mam wrażenie, że zupełnie nie słychać ani dźwięku z gry, ani muzyki. Nie wiem, czy to jest kwestia u mnie ustawień, a skróty klawiszowe, które zwykle to robiły, nie, zdają się nie działać. Ja może w tym czasie powiem trochę, czemu takie otwarcie. Zobaczyłem, że Zerg zagra 15 haczarkę, co automatycznie pozwala mi ominąć pierwszego Zelota, Cybernetic Core i zrobić po prostu Gate i potem Nexus. Jestem całkowicie bezpieczny właśnie z powodu tego buildu, jaki zagrał Zerg. Nie wyskautowałem tego wczesnego Road Warren, przez co ta gra wygląda trochę na olina ze strony Zerga, bo tu mamy Road Warren w czwartej, piątej minucie będzie skończone. Ja tego nie wyskautuję jednak z użyciem Gateway Expand, można dosyć stosunkowo łatwo się przed tym wybronić w porównaniu z tym, co mamy w Forge Phase Expand, ponieważ będziemy tutaj mieli trochę jednostek, natomiast w Forge Phase Expand, gdy przychodził ten Roach All-In, mieliśmy najczęściej Zelota albo Stalkera i było o wiele ciężej. Zgadza się. Zgadza się. I widzę, że nawet mimo, że jest 5.30, to cały czas masz przewagę w ilości harwesterów, co jest dosyć dziwne przeciwko Zergowi. Fakt, że Zerg nie zdecydował się na wzięcie tej trzeciej haczerki, która w tej chwili już by się pewnie kończyła, aczkolwiek i tak mnie troszkę to dziwi. Wydaje mi się, że to głównie dlatego, że Zergowie nie są przyzwyczajeni do grania na Forge Phase Expand i wydaje im się, że każde otwarcie z gatewayem jako pierwszym jest takie trochę olinerskie. Mhm. Czyli krótko mówiąc myślisz, że Zerg spodziewał się agresji dużej i dlatego zdecydował się na takie, a nie inne zagranie. Jeszcze pozwolę sobie zobaczyć, co tak naprawdę Zerg wie o tym, co robisz. Widział, że robisz ekspansję, nie wie absolutnie nic na temat tego, co masz w mainie. No i widzę, bardzo zachowawczo się zdecydował zagrać, bo no, ilość harwesterów cały czas jest przerażająco niska, 21 i jest całe mnóstwo zerglingów i chyba roacha nawet widziałem gdzieś.
i kilka rołczy, które zmierzają do ataku, czyli w tym momencie troszkę się role odwracają. To Zerg decyduje się przycisnąć ciebie, a nie na odwrót. On chyba zobaczył, że ja za bardzo nie mam żadnej agresji zamiaru robić, tylko sobie spokojnie zaekspuję i stworzył tą armię i teraz musi ją jakoś wykończyć. Ja to bardzo szybki ten gate i mi się udało mi się zmniejszyć to pola do terytoru. Tutaj dodatkowe kanony strasznie się przestraszyłem, gdy zacząłem ten atak. Trochę nietrafiony force field. No i będę musiał spulować proby. Probki rzucone do obrony to już oczywiście nigdy nie jest dobra sytuacja. Ale tu nie ma tego zerga aż tak dużo, żeby to była przegrana sytuacja w tym momencie. Szczególnie, że te kanony, no właśnie, dopiero teraz zaczyna fokusować te kanony. Bardzo dobry cancel, widać, że to jest gracz na poziomie. I wreszcie, właśnie, photon overcharge. Ja tam wcześniej zwróciłem uwagę, że nie do końca energii było na tym Mothership Core. I dopiero teraz rzuciłeś, troszkę opóźniony, ale się wybroniłeś bardzo ładnie. Jeszcze bardzo dużo w tej obronie pomógł mi fakt, że Warwick Research był skończony i mogłem spokojnie usłupować dwa stalkery, to bardzo pomaga ten skończony tak. Pechowy timing troszkę dla Zerga tak naprawdę, bo gdyby zdecydował się na troszkę wcześniejszą agresję, kiedy ten Warwick jeszcze był w trakcie budowy, mogłoby być troszkę gorzej. Dużo Zerglingów widzę, czy jest energia na force fielda. Masz energię na jednego force fielda w tej chwili, ale słusznie, to nie był jeszcze dobry moment na rzucenie go. Zerg się wycofał troszkę. I zaczyna trzecią haczerkę w tym momencie. Aczkolwiek ilość harwesterów, mimo tej twojej obrony próbami, cały czas jest wyższa niż u Zerga. Bardzo komfortowa wydaje mi się sytuacja. Tak, komfortowo się poczułem w tym momencie. Jeszcze tutaj Madeszyk, który zobaczył, że Ler jest dopiero w połowie, to jest w ogóle świetna sytuacja dla Protosa, gdy Zerg nie ma jeszcze Lera, a jest 10 minuta. Nie możemy się spodziewać szybkich mutalistów ani infestorów. Mam w związku z tym bardzo ciężko sobie radzić jako Protoss. Zwłaszcza z nowymi mutaliskami w podsie. Są naprawdę potężne. Mhm, zgadza się. Ta regeneracja i buff do prędkości bodajże? Tak, do prędkości. Tak. To jest naprawdę duża różnica. Aczkolwiek to odważne troszkę z twojej strony wydaje mi się założenie, że nie ma Ler, ponieważ nie seskautowałeś drugiej haczerki. Ale widziałem, że Ler był w produkcji. A, widziałeś, że był w produkcji. Jasne, okej, przepraszam. Wobec tego rzeczywiście dosyć dobra sytuacja dla Protossa. I też bardzo fajnie, podoba mi się to użycie Mothership Core nie jako jednostki czysto defensywnej, ale też właśnie do skautowania, bo to jest coś, czego Protossom często brakuje. I Blizzard rzeczywiście dał Mothership Core to jedno, a dwa, że dał halucynację w sentry. To jest też dosyć ważna umiejętność, którą wydaje mi się, że Protossi będą coraz częściej używać. Właśnie po to, by skautować przeciwnika. Tak, halucynowany Fenix to jest świetna rzecz do skautowania, bardzo szybko lata skautuje. I to kosztuje tylko 100 energii, co za dowiedzenie się praktycznie wszystkiego o bazach Zerka jest po prostu świetnym. Dokładnie tak. Widzę tutaj, że Zerk z Erdlingami biega i szuka twojej trzeciej ekspansji. Jaka jest twoja taktyka? Czy ten probek tutaj zmierza właśnie w stronę ekspansji numer 3 i będziesz zakładał bazę, czy jednak będziesz się starał jakąś agresję powoli? Blokujesz przejście, widzę. Okej, to odpowiada na moje pytanie. To będzie agresja. Myślałem, że jestem w wiele lepszej sytuacji niż byłem. Zobaczyłem tego późnego Lera, myślałem, że Zerg ma naprawdę mało dron z powodu tego wczesnego Roach Rusha, jak go zrobił i jeszcze złapał trzecią bazę, przynajmniej tak mi się wydawało i właśnie poszedł sprawdzić tą trzecią bazę. Do tego wziął tu właśnie po tą trzecią bazę idę sprawdzić i wydawało mi się, że dam radę zabić tą trzecią bazę i po prostu myślałem, że dam radę go zabić w tym momencie, ale on tutaj dobre makro pozwoliło tam. Jeszcze nie wybiegajmy do przodu, bo wszystko się może zdarzyć. Przypominam, że ja tego replaya nie widziałem jeszcze, wobec czego spoiler, ale widzę, że i tak bym pozorował troszkę strat. Królowa stracona, Spinecrawler stracony. To jest i tak coś. Pytanie, czy haczerka padnie, czy nie. Haczerka już widzę, że zostanie zniszczona. Pytanie, czy będzie to mass recall, czy będzie to utrata większości jednostek. Dobra, zapominam, z kim ja rozmawiam. Świetne force fieldy, dokładnie tak. I widzę tutaj kondensację jednostek pod Mothership Core'em. Nie widzę. Nie rzucałem rekala, bo się czułem pewny, po prostu miałem więcej i wydawało mi się, że tam Hatter Zerga zabić. Czekałem z tym rekalem do ostatniej chwili, przez co straciłem trochę senty. No i ten Swarmhorse, który tu wyszedł, strasznie mnie po prostu przeraził, ponieważ nie miałem żadnej detekcji. I te Swarmhorse strasznie dużo problemów sprawiają dla graczy bez detekcji. Nie da się ich zabić po prostu. To prawda. Swarmhorse są w ogóle bardzo, bardzo potężną jednostką, jeśli są zastosowane dobrze. Przyznam się szczerze, że ja z nimi też mam spore problemy. Aczkolwiek
Wydaje mi się, że zanim ten Zerg osiągnie taką znowu masę krytyczną tych swoich Swarm Hostów, troszkę czasu minie. W sensie tym atakiem wbrew pozorom kupiłeś sobie troszkę czasu, by odpowiednio przygotować się technologicznie także do tych Swarm Hostów. I widzę, że odpowiedzią poniekąd jest Robotics Bay, w sensie kolosy przeciwko Locustom. Tak, na Locusty trzeba mieć jakąś formę tego damage'u AOE, bo bez tego po prostu są zbyt silne. Albo trzeba mieć na ten damage AOE, albo mieć po prostu jakieś jednostki z Stargate'a, że ja miałem robo gotowe, to postanowiłem mieć te kolosy. I to był chyba... Zresztą zobaczymy, jeszcze tutaj Zerg morfuje hype, natomiast ja to dropowałem Warpism 4 zeloty. Tak, właśnie w tej chwili patrzę na tego dropa. Queen niestety zdołał uciec i w tej chwili te zeloty chyba już będą posprzątane. Ale widzę też atak z drugiej strony, bardzo słusznie. Gdybyś tylko rzucił te zeloty do zabijania prołek w tym momencie, wydaje mi się, że Zerg jest trochę w tym momencie w lekkim trybie paniki już. Tych jednostek nie ma za dużo. Oj, chyba padnie Immortal z 15 zabitymi. Tak, bardzo dobry time warp. Ewakuacja dronek, te zeloty mają ładne parę zabitych, bardzo ładnie. Chociaż nie, w sumie 9 dronek straconych, nie jest to jakaś ogromna ilość, ale rzeczywiście, cały czas atak, cały czas agresja, bardzo fajnie. Tak, i jeszcze Zerg tutaj nie ma Queena żadnego w mainie, nie ma po prostu zrobić coś z tym warpizem, i on tam stoi w fazie tego warpowania i on po prostu musi tam trzymać trochę jednostek, żeby jakieś warpiny ewentualne obronić. Jasne. To się przydaje, bo to zawsze mi armii do walczenia na froncie. Z tego co widzę, nie ma w ogóle żadnej królowej w tej chwili na mapie i to jest bardzo też poniekąd dobra sytuacja dla ciebie, bo nie ma injectów. Tych larw troszkę było tam wcześniej skumulowanych, ale w tej chwili widzę, że one wszystkie są wykorzystywane właśnie na zerglingi i troszkę czasu minie, zanim uda się naszemu zergowi odbudować tą swoją produkcję tak jakby zergową, która jak mniej patrzeć jest bardzo ważna. No i widziałem też Mass Recall rzucony z kilkoma pozostałymi jednostkami. Rzuciłem go trochę za wcześnie i haczerka przeżyła. Haczerka, oj, 40 HP-ków, rzeczywiście, bardzo pechowo. No i patrząc po straconych jednostkach, jest w miarę równy ten mecz. Jest w miarę równy, harwestery w tej chwili widzę też bardzo podobne. No i oczywiście całe to zamieszanie wykorzystałeś do założenia, może nie do końca, ale przynajmniej rozpoczęcia budowy trzeciej bazy. Już jest częściowy wall-in, jest kanon. No i dwa zerglingi, które gdzieś tam biegają, ale one bardzo szybko zostaną zabite, nawet przez te probki. No i widzę, że cały czas tu gdzieś dropy jakieś mają miejsce, gdzieś tam mi migają jakieś jednostki. Bardzo fajne próby i to odwraca uwagę zerga. Tak, zwłaszcza jak się gra na te dwa warpizmy i jak ja to robię, to naprawdę bardzo pomaga, bo zerg po prostu cały czas jest w stanie defensywnym i łatwo założyć tą trzecią bazę i nie trzeba się po prostu za nadto martwić o obronę tej trzeciej bazy, bo zerg jest w takim trybie defensywnym. Jasne i bardzo słusznie. Tak właśnie nawet w Wings of Liberty, jeśli była dostatecznie duża różnica między graczami i udawało się Protossowi przycisnąć zerga właśnie tymi dropami, jakimiś atakami, że tak powiem, z kilku różnych stron, wówczas nawet w Wings of Liberty dawało się wygrać nie all-inem. Rzadko, bo rzadko, ale zdarzało się. No tak. Robię takie opusza z dwoma kolosami i owcami. Miałem nadzieję po prostu skończyć tę grę. Ale no zobaczymy, jak to wyjdzie. I te swarmhosty znowu, one są bardzo dobre naprawdę do kupowania czasu, ten Locustów po prostu. Tak. Kupowanie czasu to oczywiście jedna rzecz, ale wbrew pozorom obrażenia zadawane przez swarmhosty, a oczywiście przez Locusty, nie same swarmhosty, są bardzo wysokie. W sensie ja zawsze traktuję jednego Locusta jako pół roacha i wydaje mi się, że to jest nawet niedoszacowanie tak naprawdę, ponieważ roach 145 HP i bodajże 16 obrażeń, a Locusty mają 65 HP i 14 obrażeń, bodajże, mówię z pamięci. Także to nie jest wielka różnica. No i jeszcze te Locusty są darmowe, co jest strasznie wiane. Dokładnie tak. Dokładnie dlatego tak. Też tak, że na po prostu, gdy walczymy armią bez żadnego AOE, po prostu na te Locusty, taką armią typu Zeros Stalker, to strasznie to jest niekorzystne dla Protossa, ponieważ traci on minerały i gaz za tak naprawdę za nic uderza. I jak chce się walczyć na słowach jakoś skutecznie, to trzeba mieć po prostu jakąś tam formę tego AOE. Dokładnie. Widzę, że kolos został wysnajpowany bardzo słusznie przez zerga i widzę, że obie haczerki cały czas żyją. Jedna ze 187 HP-kami w tej chwili, druga z 400. No, pechowo. Bardzo pechowo. Ale uda mi się teraz je skończyć. Chyba. O, wreszcie. Bardzo fajnie.
Widziałem też za to, że Observer został wysnajpowany przez Królową. No i to oznacza, że przez pewien czas nie będziesz miał odpowiedzi, nie, masz drugiego Obserwera, okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że nie będziesz miał odpowiedzi na te swarm hosty, ale jednak taką odpowiedź posiadasz. I rzuciłem okiem na income twój, jest w tej chwili wyższy niż Zerga, czyli tym snajpem haczerki też sporo zyskałeś. Tak? Na pewno zabicie tych haczerek ograniczyło mocno produkcję Zerga, który gra taki styl, który wymaga dosyć dużej ilości lat, czyli rowcze, ultraliski czy właśnie te zerwingi, to wymaga, ten styl wymaga dużo lat. Ja jeszcze nie wiedziałem o tych ultraliskach i one... Szczerze mówiąc, chyba też wybiegłeś troszkę do przodu, bo ja ultralisków żadnych nie widzę. Co więcej, ultralisk cavern nawet jeszcze nie widzę. Nie, jest już wybudowany, ok, ale ultralisków nie widzę w tej chwili ani na mapie, ani w produkcji. Ale jak rozumiem, niedługo będą. No właśnie, ja spojrzałem na ten budynek na replayu i zacząłem, że już jest, to mnie trochę przestraszyło. Jasne. Jeszcze troszkę. Zerg tutaj odbudował swoją trzecią bazę. Wydaje mi się, że tam powinien tutaj podwójnie zaekspować, gdyż gdy Protoss ma tyle samo baz, ile Zerg, no właśnie Zerg robi tą podwójną ekspansję. Gdy Protoss ma tą samą ilość baz, co Zerg, albo jedno więcej, to jest po prostu Zerg jest na z góry straconej pozycji. I jasne. Bardzo ciężko taką grę wygrać. Oczywiście, że tak. To jest prawda chyba znana już od samego początku bety zwykłego Wings of Liberty, że Zerg musi mieć więcej baz niż przeciwnik. No i zastanawiam się teraz, patrząc już na mecz, czy ten twój Nexus zostanie wysnajpowany, czy nie? Chyba go stracisz. Photon Overcharge rzucone, ale to może być zbyt mało. Niestety tak, Nexus został zniszczony. Ale widzę, że odpłacasz pięknym za nadobne, warpując Zelota w nowobudowanej ekspansji tam po prawej na dole. No i tutaj Zelota nagarną tym korporem, bo mógł od razu zabić tego tylko przez co być może uratował go haczery, ale gdyby zostało zachowane tutaj 8 Zelotów, to już nie było dla niej szans. Mhm, dokładnie tak. Masz trzecią bazę, tak naprawdę. Protoss na dwóch bazach z pełną technologią jest bardzo niebezpiecznym stworzeniem, chociaż widzę tutaj, że nawet w tej drugiej twojej bazie już stosunkowo niewiele tych minerałów zostało, konkretnie 130 w tej chwili, więc to rzeczywiście jest pora na zabezpieczenie kolejnej ekspansji. Znaczy pora była wiele wcześniej. Tak, tylko nie było czasu. Jasne, oczywiście, że tak. Generalnie pora jest już najwyższa w każdym razie. I Zerg widzę cały czas jest troszkę w trybie defensywnym. Nie wiem, czy on się spodziewa od ciebie jakiejś agresji. Są te swarm hosty ustawione nieofensywnie, gdzieś tam produkujące te lokusty w stronę bazy twojej, tylko właśnie defensywnie gdzieś tam właśnie w obronie tej trzeciej bazy. No ale Zerg jest w tym momencie w takiej sytuacji jak ty, ja nawet gorszej widzę, bo ma jedną bazę, nawet dopiero w tej sekundzie zaczął budować trzecią ekspansję, czwartą oczywiście bazę, trzecią ekspansję, a ty już masz w połowie gotowego tego Nexusa. No tak, tylko że w armii Zerga są dwa ultraliski, na które ja za bardzo nie mam odpowiedzi, mam tylko jednego i mam cztery immortale. To jest dużo. To jest dużo na te ultraliski, ale właśnie w tym momencie wydaje mi się, że gdyby Zerg zainwestował trochę w koruptory bardziej, to po prostu zdejmując mi kolosa i walcząc samymi tymi członkostami, to byłby duży czas na Zerga. Jest w tej chwili, widzę, pięć swarm hostów. One się powoli ustawiają do pozycji ofensywnej, widzę. Ale twój devball wygląda dosyć strasznie. No i nie zapominajmy, że masz przewagę w tej chwili 10 supply nad Zergiem. Oj, nie, wszedłeś tutaj w te lokusty, straciłeś chyba jednego lub dwa stalkery. Troszkę na marne. Ale to nie są wielkie straty. Nie, wiesz co, gdybym miał ją obstawiać, moim zdaniem w tej chwili jesteś zdecydowanie na prowadzeniu w tym meczu. Mimo tych swarm hostów, to jest całkiem dobra sytuacja. No mam te cztery kolosy, które na pewno bardzo pomogą przy czyszczeniu tych lokusów i swarm hostów. Do tego mamy jeszcze cztery arkony. Arkony, też dokładnie. Bardzo dobra opcja walki z tymi lokusami. No i tutaj chyba ostatnia walka. Oj, zdecydowanie ostatnia walka, moim zdaniem to jest wręcz masakra tych jednostek. Chociaż koruptory całkiem dobrze sobie dają radę. Nie, to nie będzie masakra, to będzie dosyć wyrównane. To jest dla mnie jako
graczy na niższym poziomie zawsze jest wkurzające atakowanie tego typu pozycji, ponieważ mam wrażenie, że połowa moich jednostek zawsze atakuje haczerkę zamiast atakować jednostki. To jest straszne. może wyda się głupie, ale dokładnie w takiej sytuacji się zawsze znajduje. Szczególnie upierdliwe jest to przeciwko Terranowi, który atakuje wszystkimi jednostkami z dużej odległości. Okej, ale wydaje mi się, że to już jest koniec mimo wszystko. Ta kompozycja... Duża przewaga limitu. Tak, tak. I Archon Kolosus, których już nie masz oczywiście, ale kolosy były i skutecznie sobie dawały radę z tymi lokustami. Chyba wydaje się być dobrą odpowiedzią. Nie wiem do końca, jakby się to sprawdziło, gdyby była to standardowa gra, w której Zerg ma poniekąd przewagę, jeśli chodzi o supply, jak i wydobycie, tak jak zwykle. No ale tym razem nie pozwoliłeś na to i rzeczywiście twój przeciwnik dobrze to podsumował, mówiąc GG well played. Gratulacje. Gratulacje. Ta gra była dosyć dobra z mojej strony i wydaje mi się, że wygrałem głównie do tego, że cały czas była presja na Zergu i po prostu nie miał kiedy stworzyć tej dużej ekonomii i wyprodukować tej dużej ilości są hostów i ultralisków. Bo ultraliski to jest taka jednostka, którą Zerg może grać tylko wtedy, gdy ma przewagę ekonomiczną. One się sprawdzają bardzo dobrze, jeśli ma się przewagę ekonomiczną i typu ultralisków jest naprawdę dużo, a nie dwa. Okej. Fajnie, dzięki. To jest mecz, jaki właśnie miałem nadzieję zobaczyć prędzej lub później i tym razem się udało. Jeszcze jakieś słowa podsumowujące na koniec? Dobre rady dla widzów? No, granie na Zerga jest ciężkie, bo Zerg ma od początku przewagę ekonomiczną i wydaje mi się, że dobrym sposobem jest po prostu sprawdzanie multitestingu Zerga i harasowanie go z dużej ilości stron, więc to jest rozwiązanie na granie na Zerga. Jasne, dokładnie tak. W takim razie dzięki Ci kwotę i szczerze mówiąc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy w jakimś moim komentarzu. Mam nadzieję, że Wy, drodzy widzowie, zgadzacie się ze mną. No i cóż, do następnego kasta. Ja to dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi było przyjemnie. Pozwolę sobie zakończyć z mojej strony ostatnimi standardowymi słowami. Do następnego kasta!